wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w Train Fever. Dawno nie było odcinku z tej gry. Dzięki wam bardzo serdecznie za te wszystkie komentarze. Cieszę się, że ta gra została tak ciepło przez was przyjęta. Ohoho, co my tu mamy, jakieś straty u siebie? Nieładnie, co to ma być? Teraz sprawdzimy, jak u nas z budżetem. Suma minus... Nie no, jesteśmy już na plus. 10 tysięcy na plus wychodzimy. Więc nasze linie kolejowe się sprawdzają. Zobaczmy teraz pożyczki, prawda? Popatrzcie, tendencja jest wzrostowa. Tu już mamy zysk 13 tysięcy w tym roku, więc jest dobrze. Moi drodzy, teraz pytanie jest takie. Gdzie tu są jakieś statystyki? Bardzo by się nam przydało statystyki. O, patrzcie, cały czas zyski rosną. Tu mamy tak. Okay, 10 miesięcy, tutaj saldo zysków. Przystanki. Gdzie najwięcej jest osób? Queen Street. To jest linia 12, słuchajcie, z tego co widzę. Queen Street. Okej, przesuńmy się tam. Boże, jak to słabo. Okej, w ten sposób. Linia 12. Queen Street. 12 osób aż czeka na podwózkę. Więc musimy dodać chyba do linii 12, słuchajcie, Green Road. Też tak samo. 10 osób, linia druga. Miejsca pracy. Najwięcej miejsc pracy jest w Bromsgrove. Miejsca wypoczynkowe. I będziemy chyba musieli tam też wykopać. Kopalnia rudy. Okej. Dałoby się do kopalni jakiejś, słuchajcie, zrobić transport. Tylko że tutaj, co my tu mamy? Szyby naftowe. Do szybów naftowych też można by było jakiś transport skołować. Ale najpierw zacznijmy działać tutaj. Widzę, że najwięcej, popatrzcie, tu też jest bardzo dużo. Linia druga. Okej, no to musimy dokupić chyba diligence, bo dużo ludzi czeka. Kup pojazd. Wiecie, bo musimy zobaczyć, miasta mi są niepotrzebne. Ale chciałbym zobaczyć, jak, ile mam pojazdów. Wybierz linię. Co za co odpowiada? To bym chciał zobaczyć, tylko gdzie ja mogę coś takiego zobaczyć? Okej, ładunek. Wiecie, 15 osób jest w tej linii drugiej. Okej. Tu mamy. Okej, dobra. Linia druga. Ultra mega Kazia. Okej, flecistka. Dobrze, linia druga. I mamy Jajko Polska również jest z linii drugiej. Więc te linie już chyba nie potrzebują w sumie takich tych dyliżansów. Queen Street. Jest Queen Street, musimy popatrzeć. Popatrzeć. Tutaj, to jest linia druga też. Tak, linia druga, więc linia druga i linia druga też są dwa dyliżansy, więc powinno być w miarę. Park Avenue. Też linia druga. 9 osób czeka. Teraz pytanie, czy Krzysiek Domaszk. To jest linia która? Trzecia. Że tutaj nie ma pasażerów zbytnio. Najwięcej, największe obłożenie jest w linii drugiej. Ale chyba nie będziemy, słuchajcie, dodawać żadnych dyliżansów nowych. Jak wychodzimy z zyskiem. Straty, proszę. Nie no, wyszliśmy z zyskiem na 53 rok. Natomiast 54 tutaj mamy stratę na początek, ale powinno być lepiej. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Kto wie, kto wie, kto wie. Moi drodzy, pierwszy komentarz Dorian Kowalski. Świetna seria. Od dzisiaj cię oglądam, subskrybuję i czekam na więcej. Dziękuję, Dorian. Mam nadzieję, że zrobimy sobie... O, High Street. Czyli Dorian Kowalski. Tak będzie na twoją cześć, Dorianie. Dorian Kowalski.
Tak się będzie nazywał tutaj przystanek na twoją cześć, Dorianie. Dobra, teraz tak. Komentarz krzyśkie.pl. Brod, mogę prosić o przystanek moim imieniem? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Krzyśkę, tak? Krzyskę. Krzyśkle.pl. Okej, okay, proszę bardzo. Widzę, że tu trzech pasażerów czeka. To jest ta linia druga, najbardziej obłożona. Jest tutaj? 11 aż pasażerów jest. No dobrze. Tak, linia trzecia mi generuje straty. Szczerze mówiąc. Zero pasażerów przewozi, no ale okej, niech będzie. Dobrze, moi drodzy, teraz tak myślę. Co ile będą odcinki z tej serii? Pytam, bo bardzo mi się podoba. Kamilson! Mój drogi Kamilsonie, no to jest dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, ale sobie damy tutaj Kamilson. 48. Tak będzie? Dobry przystanek na twoją cześć. No szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, ale się zastanawiam. Co parę dni na pewno. Ale zobaczymy. Okej, okay, dobrze, tu jest... Kopalnia, gdzie jest jakaś kopalnia, słuchajcie, co tu jest? Ruda żelaza. Co my tu mamy? Zapotrzebowanie brak. Korzystanie nie. Czy opłaca się robić tutaj jakieś połączenie z szybem z transportowym, z szybem naftowym? Jak się zastanawiam. Myślę, że moglibyśmy też zainwestować nieco pieniędzy w następne miasto i następne przystanki. Może jak ta gra laguje, to jest potwornie masakra. Gdzie są te miasta, słuchajcie? Bromsgrove. Słuchajcie, zainwestujemy sobie Hemsworth. Ale się to ścina potwornie. Bromsgrove to jest mój przystanek. Castle Cary. Wiecie co? Pójdziemy... Jezus Maria, jak się to ścina. Jest coś strasznego w tej grze. No ale cóż, takie życie. Wybudujemy sobie w Newbury przystanki. Co wy na to? Myślę, że warto by było coś takiego zrobić. Mamy przystanki. Przystanek autobusowy i tramwajowy. Okej, okay, w ten sposób. Łączymy sobie to jakimiś liniami. Myślę, że warto by było tak zrobić. Tutaj zrobić jeden... Oj, nie mogę. Tutaj. I tutaj zrobimy przystanek. W ten sposób. Okej. Okay. Teraz tak, przydałoby się, co to jest to? Przystanek autobusowy. Co tu mamy? Postój dla ciężarówek. Nie. To nie o to mi chodziło. Droga. Zajezdnia tramwajowa. Czy nie mamy już dyliżansów i autobusy możemy zrobić? Co wziąć? Autobusy oczywiście. Zajezdnię autobusową. Kupimy pojazd. Dyliżans. Moi drodzy. Teraz tak, wybierz linię. Musimy tutaj linię zrobić. Ok. Kup pojazd, wybierz linię. Pojazd pierwszy. Musimy następną linię zrobić. A jak się robiło, moi drodzy, linię? Niech sobie przypomnę. Budowy, zarządzanie liniami. Możemy ulicę rozbudowywać. W panelu budowy kliknij zarządzanie liniami. Gdzie tu jest coś takiego? Słuchajcie, bo tutaj nie widzę. W panelu budowy kliknij ikonkę zarządzanie... Gdzie tu jest ulicę? Ciekawe. O, tutaj jest zarządzanie liniami. Okej, niech będzie.
Teraz tak, nową linię musimy zrobić. Dodaj przystanek. Linia szósta to będzie. Widzę, że linia trzecia przynosi straty. Troszkę niefajnie. Czemu nie mogę dodać przystanku? Ciekawe. Linia szósta. Czemu nie mogę tych przystanków dodać teraz? Co się dzieje? Ciekawe. To usuniemy. Nowa linia. Czemu nie mogę... Przystanki zostały dodane. Czemu nie mogę dodać przystanku? Ciekawe. Linia autobusowa. Ale nie pokazują mi się te przystanki. Czy ja dobry przystanek wybudowałem? Przystanki. Czemu mi się zajezdnia jakaś otwiera? O co tu chodzi? Coś tu jest nie tak. Drogi. Przystanki. Postój dla ciężarówek. Postój dla ciężarówek. Okej, jest przystanek. Okej, no dodałem te przystanki. I co teraz? Czemu ja ich nowej linii nie mogę dodać w tym mieście? Popatrzcie, linię mogę dodać niby. Jest linia siódma. Ale przystanki tutaj nie są pokazane. Nie wiem dlaczego. Co się stało? Co tu mogło się stać? Mi wytłumaczcie, co? A, linia nie mów. Właśnie, droga do zatrzymania. Nie mogę dodać tego przystanku na przykład do linii. Nie wiem dlaczego. Co tu jest nie tak, mi wytłumaczcie. Nie czaję tego. Nie rozumiem, czemu nie mogę tutaj przystanku dodać do tej linii. Nie wiem, czemu tak jest. Nie mam pojęcia. Dodaj przystanek. Niestety, no nie wiem, moi drodzy. Może wy mi doradzicie, czemu tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest, moi drodzy. No ale okej, niech będzie. Pojazd, wybierz linię. No widzicie, piąta, szósta, ale nie mogę zrobić tutaj linii... No mamy, nowa linia, linia szósta. Dodaj przystanek. Czemu nie mogę tych przystanków dodać? O co to chodzi? Nie rozumiem tego, no ale okej, no niech będzie. Tracimy w takim razie. Troszkę. Mamy tak, linia autobusowa. Jeśli... Boże, znowu teraz psy mi tutaj... Strasznie trudno się nagrywa, jak te psy są. Jeśli chcesz usunąć przystanek, jeśli przycisk dodaj przystanek podświetlony jest na niebiesko, możesz wskazać na dowolny przystanek, tym samym dodając go do linii. Przystanki, trzecia ikonka od góry. Okej, postawiłem przynajmniej dwa przystanki, przecież są, moi drodzy. Zarządzanie, tak. Wciśnij przycisk nowa linia. No tak. Dobra, jeszcze raz. No tak, no mamy dodaj przystanek, no ale... A, okej.
Okej. Dobra, już wszystko działa. W ten sposób. Moi drodzy. Okej, chyba już tutaj będzie mniej więcej wszystko zrobione. Muszę jeszcze dodać kolejny ten. Kolejny przystanek. Tutaj. Okej. I teraz jeszcze dodaj przystanek. Dobra. Udało się. Ojejku, moje psy to są straszne psoty. Dobra. Okej. Mamy linię szóstą. Dobra, jedzie, mój drogi dyliżans. Zobaczymy, czy będą... Boże, linia trzecia coś mi słabo prosperuje. Mamy duże koszty. Boże, ten pies strasznie czeka. Kiziol, seria mi się podoba. Nagrywaj dalej. Okej, no to będziemy nagrywać. Co jest z tą linią trzecią? Ona aż takie straty przynosi? Będziemy musieli chyba z niej zrezygnować, z tego co widzę. Boże, Bushi, przestań. Mamy linię szóstą. Linia piąta również straty nam przynosi. Troszkę niefartownie. Jejku, te psy, naprawdę, te psy to masakra, co robią. Moi drodzy, co oni robią, co robią te psy, jak drapią mi tutaj wszystko. No nic, będziecie musieli mi dać jakieś porady. Dlaczego tu takie straty? Masakra. Nieładnie, że takie straty mi tutaj przynoszą. Dlatego, że za mało przystanku jest. Jak mi się wydaje, bo tutaj muszą jeździć tyle osoby. Linia trzecia też ma straty generuje. No niestety. Ja bym tą linię trzecią jednak usunął może, bo popatrzcie, straty mi straszne generuje ta linia. Jak się zastanawiam. Chociaż zwróciło mi się już. To ta linia trzecia. Ta linia trzecia niestety strasznie szwankuje. Także musimy to jakoś... Musimy jakoś się postarać zrobić to. Gdzie jest Bartek D? Tutaj. Jest jeden pasażer. Dwóch, okej. No dobrze, może się uda coś wyjść na plus. Jeszcze jest ta linia szósta w innych miast, innym mieście. Może tu coś się uda zdziałać. No zobaczymy. W końcu może wyjdziemy na plus. Chociaż nie, ujemny bilans mieliśmy w 54. Niefartownie. No zobaczymy jak będzie. Górowska Polska. Grałem w tę grę na początku najpierw pociąg między dwoma miastami. Tylko trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby pociąg tutaj wybudować. No zobaczymy jak będzie. Łukasz Maciejewski. Siema Łukaszu. Polak.pl. Ja mieszkam na ulicy Olejowej. Aha, okej, no to fajnie. Jak duże straty nam generują. Nie ma tutaj w ogóle żadnych osób, nie wsiada. Linia piąta, ojejku, 5000 straty. Zero pasażerów, kompletnie zero. Straszne straty dostajemy. Nie wiem co zrobić w takim razie. Słuchajcie. Bo takie straty generuje nam. Może się jeszcze odkujemy, no zobaczymy. Teraz popatrzcie, no to różnie bywa. Widzę, że tu są jakieś zyski. Linia szósta. I tutaj nie generuje żadnych zysków. To jest najgorsze w tym wszystkim. Pojazd. No nie wiem, zastanawiam się wszystko.
Jak to zrobić, moi drodzy? Pojazd pierwszy. Nazwijmy go Polak.pl. No i usuńmy to. Dobra. Kurka wodna. No już troszkę mniej. Coś tam wziął jakiś pasażerów. Tyle dobrze. No teraz na plus wychodzimy na przykład. Jest dobrze. Są takie lata, gdzie się wychodzi na minus, na plus. Tylko co zrobić, żeby było więcej funduszy, moi drodzy. Właśnie bardzo bym się cieszył, jakbyście mi podpowiedzieli, co zrobić, żeby były te zyski, bo widzę, że nie wiem, czy jest sens tutaj z tą linią dalej, bo ona generuje straszne straty. Jak się zastanawiam. Jest sens tutaj. Patrzcie, 2500 dostajemy strat. A ludzi tutaj nie ma, niestety. Tutaj 800 dostaliśmy, ale mało jest, mało. Mało ludzi. Nie chcą podróżować tak bardzo. No nie wiem, postarajmy się. O, już zyski są. No dobra, no może powoli to jakoś dojdzie do siebie. To teraz mi musicie powiedzieć, słuchajcie, jak to wszystko zrobić, żeby jeszcze więcej funduszy było. Okay, widzicie, na plus teraz wychodzimy. To jest takie zależne od losowych rzeczy. Wyszliśmy na plusie na 13 tysięcy. Gdzie jest, kurka, Queen Street? Linia druga. Jest to Queen Street. Bardzo dużo pasażerów tutaj czeka. Będziemy musieli chyba dokupić jeszcze jeden diligence. Queen Street. To jest linia druga. Patrzcie. Dobra. Linia druga. Ona dużo zysków nam przynosi, więc myślę, że do linii drugiej kupimy jeszcze jeden diligence. Popatrzcie, bardzo dużo osób czeka na te transporty. Wykupmy tutaj jeszcze jeden diligence. Tak. I on wszystkie linie, nie, linia druga tutaj będzie. I zmieńmy nazwę na Łukasz. Łukasz. Albo Kiziol, prawda? Łukasz już był, to Łukasz. Łukasz Maciejewski. Maciejewski. Okej, okay, no to będzie twoja, mój drugi Macieju. Twój diligence. No i tutaj jeszcze brakuje nam Górowski. Górowski Polska. Proszę bardzo. Okej, okay, widzę, że ta znowu straty nam przynosi. Łukasz Maciejewski. A nie, w sumie strat nie przynosi nam takich dużych. Gdzie on jest? Mogę tu iść jakoś do nich? Okej, okay, tutaj. Widzicie, już pięciu pasażerów przewozi. Więc być może będą zyski z tego. Ile ma? Łukasz Maciejewski. No widzicie, pasażerowi 5-5. Przewozi ich. No już widzicie, zysk jest. Queen Street. Jest tutaj przystanek. Chyba najwięcej przystanków jest właśnie na takich tutaj rozgałęzieniach. Wiecie co? Ja chyba wybuduję kolejny diligence. Bo widzę, że ta linia druga jest strasznie obłożona. Dużo ludzi czeka. Tak. I nazwiemy sobie Kiziol, tak? K-I-Z-I-O-L. Kiziol. Okej. Okay. Kiziol, linia, będziesz na linii drugiej obsługiwał. Jednak, bo mamy tych pasażerów bardzo dużo. Green's Road jest też również linia druga. No i kurka wodna, jednak to miasto nam strasznie generuje. Polski Zagrajmer, ojejku. Linia czwarta. Widzę, że straty ładne ma. No nieładnie. Dobra, ale już powoli się to wszystko
No ten Queen Street bardzo dużo zysków nam będzie generował, bo teraz Kiziel ruszył w drogę i on będzie nam tutaj ładnie te ludzi zbierał. Kingsway jest z czego? Też linia druga, więc ta linia druga będzie strasznie dochodowa. Tak naprawdę. Patrzmy podsumowanie, jak tutaj stoimy z pieniędzmi. Ujemne zyski znowu? Dlaczego tak? Dziwne, a widzę, że tutaj, popatrzcie, same zyski są. Ciekawe. Powinniśmy wyjść na plus, tak mi się wydaje. No właśnie. Chyba, że duże koszty, koszta nam bierze ten pojazd tutaj, stąd. Bo jednak, kurka wodna ta linia jest... Tutaj jednak jest troszkę słabo, jeżeli chodzi o tę linię. Tak mi się wydaje. Gdzie tutaj są te linie? Szósta. Nie no, mamy zyski na tej linii. Tego co widzę. Przewozi ludzi, więc jest ok. Na razie wychodzimy na plus. Wszystko się ustabilizowało. 15 tysięcy dolarów, 17 na plus. Czy tam 18, więc jest dobrze. Już myślałem, że będzie źle. Nazbieramy trochę funduszy i być może zainwestujemy w jakieś inne pojazdy towarowe. Dajcie znać, jak to wszystko obsługiwać, bo w poradniku tutaj nie ma. Tu jest Gameplay X Basis, tu są jakieś porady w tym, przez jakieś angielskie. Być może wy udzielicie mi jakichś lepszych porad. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć!